Czy jesteś narcyzem? Wiele osób po związku z narcyzem jest tak mocno wpędzonych w poczucie winy, jest tak mocno zmanipulowanych, jest tak głęboko przeświadczonych o swojej winie, że podejrzewają, że są narcyzem. Dzieje się tak, ponieważ narcyz. Zasiał wiele wątpliwości, zasiał ziarna wątpliwości. Może nawet oskarżył Ciebie o to, że jesteś narcyzem, psychopatą, że masz jakieś inne zaburzenie czy chorobę psychiczną. Narcyz przerzuca winę, unika odpowiedzialności, projektuje na Ciebie swoje problemy. Swoje niepewności, swoje negatywne uczucia i emocje. Narcyz mówi, że to Ty jesteś problemem, że to z Twojej winy, z Twojego powodu. Problem w tym, że sam zaczynasz w to wierzyć, zaczynasz zadawać sobie pytania, że może to ja jestem narcyzem. Musisz się zapytać o to, czy posiadasz empatię. Może do niedawna nie było tego słowa u ciebie w słowniku. Mogło być ci nieznane, mogło być nieużywane, lecz od teraz jest to słowo numer jeden tak jakby zaczynało się na literę A na początku alfabetu. Empatia to podstawowe pojęcie, którego właściwego znaczenia musisz się nauczyć, jeśli chodzi o zrozumienie osób zaburzonych, zrozumienie tego, jak funkcjonują. Czy współczujesz innym, czy współczujesz narcyzowi, czy przejmujesz się innymi, czy jesteś egoistą? Nie myślisz o potrzebach innych, o uczuciach innych, czy inni są ci obojętni? To nieważne, co mówi Narcyz, to nieważne, o co cię oskarża. Narcyz zawsze będzie mówić o absurdalnych rzeczach. Chodzi o to, żebyś go nie słuchał, żebyś nie brał pod uwagę tego, co mówi Narcyz. Bo ten potok słów jest toksyczny. To manipulacja, to projekcja, to gaslighting, to sałatka słowna. Nie myśl o sobie, że jesteś narcyzem tylko dlatego, że masz własne zdanie, że się sprzeciwiłeś, że się postawiłeś, dlatego, że wyznaczyłeś zdrowe granice. Ludzie, którzy wyznaczają granice, to nie narcyzi, to osoby, które szanują samych siebie i wymagają szacunku od innych. Nie bój się stać twardo przy swoim zdaniu i mówić prawdę. Czy mówisz prawdę? Narcyz tylko kłamie, jest patologicznym kłamcą. Jeśli mówisz prawdę i nie masz na celu, Nikogo zmanipulować, zranić, wykorzystać. Jeśli potrafisz postawić się w czyjejś sytuacji, współczuć innym, to nie jesteś narcyzem. Jeśli nie zawsze musi być po Twojej myśli, to nie jesteś narcyzem. Jeśli jesteś otwarty na kompromisy, to nie jesteś narcyzem. Narcyz będzie usiłował wmówić ci, że jesteś narcyzem. Jeśli mu się to uda, to będzie to dla niego wielka satysfakcja, wielka wygrana. Narcyz wielokrotnie wpędzał ludzi w choroby psychiczne, a nawet posługiwał się manipulacją różnych specjalistów, by mu w tym przytaknęli.